Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto oczywiście Retropolis. Tak więc dzisiaj zgodnie z obietnicą, czy tam tym co mówiłem, nie wiem jak to nazwać, gramy ponownie budowniczym. I powiem na wstępie tylko, dzisiaj gramy na losowym, zobaczymy co się stanie. Miejmy nadzieję, że pójdzie lepiej niż z naszym ostatnim naukowcem. No i zobaczymy co nam się wylosuje. O, pustynia, okej. Dobra. Mamy już tego. No tego, tutaj z długim kijem. Brakuje mi słów, a no tak. Tego, no. Dzidu szczura czy coś. Pajkrat chyba się nazywał w oryginale. Nie pamiętam jak to było przetłumaczone akurat, powiem szczerze. No i dobra, nadciągają. Idealnie na dom niech będzie. I zobaczmy co nam gra zaproponuje. Straż pożarna. Fajne, ale jeszcze za wcześnie, żeby o tym myśleć, więc nie. Wszystkie serno. Jak miło. I rent od razu zarzucę, póki jeszcze dom nie jest mi potrzebny. Co my tu mamy? Dom, złoto, ulepszenie. Dom. Nic lepszego, póki co tu nie było. Dobra. Na obecny moment, żeby nie było, chciałbym zbudować chociaż te 2-3, max 4 domy. Zanim będę używał możliwości ulepsz dom przez pozycję domu na dom. I dobra, co my tu mamy? Początek bardzo podobny do tego, co już było. Może być ryzykowne znowu inwestować w niego, ale powiem szczerze, że wezmę tą kartę. Mam nadzieję, że jeśli dodam tutaj, to po prostu stawia dużo pułapek, jak tu ktoś będzie szedł na pierwszych falach, to poginą od nich. No obecny moment, dodatkowy strażnik czy dodatkowy dzidownik? Wiem tyle samo, więc niech będzie strażnik. I dzidownik. W sumie tak. Dobra, nieważne. Tak. Akurat na jednego trapera, to niech on tam się zajmuje swoim sprawą. Rozkłada te pułapki. No, i akurat idzie tutaj armia wroga. O, poziom budowniczego kolejny. Proces, naprawa. Nie, ze wszystkich opcji chyba naprawa by mnie się najbardziej przydała się. Dobra. I znowu zamiana miejsc, niech on idzie tam. I tak, jedno serce nic nie zrobię, nie ma co czekać. Mur jest gdzieś jakoś uszkodzony? Nie, więc nie trzeba. I teraz tylko czekać, aż się rent skończy, żeby zarzucić zboże, ewentualnie kolejne jakieś jednostki. Dobra. Kolejny traper. No i niech ta dwójka tu rozkłada pułapki właśnie, a oni w tym czasie obronią. I zobaczmy, co tym razem gra oferuje. Tartek. No tym akurat nie pogardzę. Wszystkie budynki tańsze, więc super. Szybciej oddział, eliminuj. No, oczywiście ostatnio nie udało się 10 fal, więc... Tak, i teraz co tu mamy? Okej. Używam, po minucie dostaję w sumie plus 6 kart na rękę. Tutaj ukrywanie budynków, tutaj wyrzuć karty, zdobądź karty. Szczerze to wezmę. Nie, żebym to czuł, że to jest jakieś super dobre, czy coś, ale... No ale po prostu... Prawdopodobnie jest to akurat ta rzecz, która może mi znacznie pomóc w różnych dziwnych sytuacjach. Dobra, póki co rent na tartak. Wracamy w sumie do nawyków z pierwszej gry budowniczym. Muszę przyznać, nie ma naprawdę fajna muzyczka. Znaczy nie wiem, czy to pustynia, czy budowniczy, bo jakoś nigdy nie wsłuchiwałem się szczegółowo, ale... Wydaje mi się, że to jest muzyka z pustyni akurat. Dobra. Poziom przywódcy połowy złota. Boli, ale niech będzie. Tutaj co możemy wziąć? Fire rat, rent albo procesz. Procesz, szczerze.
Tutaj kolejny trapper. I zarzuć może łódź scenariusz w to miejsce. Rent na tartak. Taki trochę standardzik już u nas. Przydałoby się szybko jakieś chałupy ogarnąć, bo już szczurów brakuje. Ze wszystkich opcji chyba te dwie wykupię. Nie ukrywam, no... To już jest ten etap, gdzie przydałoby się rozwijać, wiecie, ekspansję i tego typu sprawy, więc... No. Co by się nie działo, muszę po prostu już to zrobić. Chociaż jest to ryzykowne. Postawię mur w tą stronę, bo tu jest armia, więc jeśli to znowu będzie atak, to nie będzie problemu. Jeśli natomiast będzie w tą stronę, to armia zdąży dojść, prawdopodobnie. Już widzę, że armię trzeba będzie powiększyć. Niekoniecznie dałem sobie radę. Zdecydowanie przydałoby się ogarnąć tego, jak to się nazywa. Brakuje mi słów teraz. No tych, jakim tam. No, skorpiony chyba tak się nazywały te maszyny. Fajne, ale wolniej ryzykować, wolę chałupę, szczerze. Tak, mur tam. Spora głupota, ale no. Tak, co my tu mamy? Doradcę wojskowego, umiejętności budynku wojskowy. Jeden doradca. I co my tu mamy? Jesteśmy odporni na ogień i... jak nawet przelosowuję, zostawiam wszystkie niebieskie karty w ręce, dobra. Dom, szybko. Dom. Dobra. Inwestycja w traperów się opłaciła. I to bardzo. To ma wyjść sam? Nie, jednak powinniście zostać. A ja po prostu przygotuję tutaj już oddział. Który będzie się tym wszystkim zajmował. Garncarstwo, tak, procesz. Chałupa. Okej. Co 10 sekund chyba naprawy budynku będą od razu się udawać, więc bardzo fajne. Karta dodatkowa i na takie fajne rzeczy, ale to jest chyba dużo lepsze. Dobra, rent na tartaka. Wood. I w sumie ja chyba właśnie tym samym przypieczętowałem los swój. Chociaż niekoniecznie. Niekoniecznie, proszę cię, grosz szybciej, pieniądze. Oczywiście. Mam trochę pułapek, więc to jeszcze jest dla nas nadzieją, a poza tym to chyba co koniec. Już. Nie, jeśli ta wieża tego nie wygra, to już koniec, chyba. Całe szczęście, że miałem coś takiego. Nie, zdecydowanie to jest jedna z lepszych kart. O nie, tam też idą. Co? Ciąg? A, dobra, schodzie, to już jest zachowane. Dawaj to, to szybciej. Kolejny dom. Ze szczurami nie jest najlepiej, to prawda, więc dobra. Nawet nie będę czekał. Dom trzeba. Dobra, szybciej. Na pewno tego płota. Jak sytuacja wygląda tutaj? Też kiepsko. Fajnie by było, gdybym jeszcze w ogóle było stać na to. Ale oczywiście, nie stać. Okej, domownicy oczywiście, jakby inaczej. Chociaż tym razem to jest jeszcze logiczne, bo to jest normalna pora. Civil Defense. Może to być moja ostatnia nadzieja. To jest tak, jak to wygląda w tym miejscu, póki co. Tutaj pomogę tym. Jak tylko zrobię 10 torrent na tartak. Oczywiście.
Jednego trapera tutaj też mogę dorzucić na wszelki wypadek. Jeszcze fajnie by było dobili tego plującego, bo jednak on robi chyba najwięcej szkód. Dobra, jak tutaj. No nie za dobrze, ale na szczęście mój oddział traperów. To moim zdaniem jest bardzo dobrym pomysłem, żeby właśnie tak traperów gromadzić na tej ścianie, niech oni rozkładają pułapkę, jak ktoś przedrze, to już ma problem. O, doradca, ale mimo z jednym do ataku zaryzykuje, clown. Aha. Nawet nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy to po prostu przyspiesza falę, jak zagrywam karty, czy może właśnie spowalnia falę, jak zagrywam karty. Nieistotne, tak czy jak... Nie, sera nie mogę wyrzucać. Ze wszystkich opcji chyba wyrzuciłbym najprędzej ich. Mam procarzy, którzy moim zdaniem są dużo lepsi, co trochę odciąży mi ogólnie wszystko. I tak z tej strony idą, oczywiście. No więc przydałoby się, nie ukrywam. Prawdopodobnie przygotować właśnie jakieś rzeczy czy coś. I można nawet już, jak coś nawet ten, jakiś płot. Dobra, ta pułapka z kolcami jest naprawdę dobra na tych, którzy tutaj wskakują. Co? Ale co? Jak? Że pułapka z kolcami miała zadawać obrażenia, a nawet nie dostał. I super. Chociaż chyba dziewiąta fala mnie zabiła, więc może nie jest aż tak źle. Te, dziewiąte. Cóż, mam 12 minutę, więc ponownie spróbuję. Może tym razem pójdzie mi trochę lepiej, chociaż nie ukrywam, zrobiłem parę głupich decyzji, które tutaj zaprzepaściły wszystko. I mamy wybrzeże. Dobra. Jeśli mamy przejść w wybrzeże, to podstawą musi być jak nic załatwienie szybko skorpionów, żeby stały przy murach i broniły przed beczkami. Ja tak, ręce na chałupę, bo nie potrzebuję jej póki co. I zboże. Przemieszamy. Super, garncarstwo, ser. Tak, tak. I zobaczymy, jaki budynek się trafił. Sklepik z serem, nope. Więc dobra. Oczywiście musi być na drugiej stronie niż to, co ja sobie postawiłem. Garncarstwo, ser. Renta nie mam w sumie na co rzucić. Ale zaraz, póki mogę, to jeszcze rent na chałupę. I dobra, można przemieszać. Zobaczmy, co my tu mamy. Kolejny rent, zboże, ser. Dobra. To przetasowanie nie ma sensu. Usuń kartę, 20 złota rozbudowa. No co za badziew. Rozbudowa. I powiem szczerze, na obecny moment chyba się trochę powstrzymam z rentami, bo jednak już potrzebuję szczurów, a ich nie posiadam. Dobra. Cześć, kupiec. Masz coś ciekawego? Kusznik. Powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, czy to będzie dobra inwestycja, ale jako że grał niejednokrotnie, kusznicy mi ratowali sytuację. Nawet ze starych, no ze względu właśnie na stare wydanie gry, to mogę zaryzykować z kusznikami. Jak mówiłem, dużego zasięgu oni nie mają, ale przynajmniej potrafią nieźle trafić. Kilku naraz. I dobra. Ta strona się będzie trzymała dobrze przez jakiś czas. Tylko przydałoby się zrobić coś, co będzie na linii frontu stało, albo tych jakich kuszników. No tych, procarzy, bardzo szybko. A wobec mam zajmiemy się tą drugą stroną, która... O, jak nawet nie potrzebuje pomocy nawet. No i proszę, mamy procarza. Super. Teraz tylko pozbyć się strażników i będzie dobrze. I tak, obecnie renti to odpada. Strażnika dorzucę tutaj jednego, żeby coś tam było w ogóle. Fosa.
Fajny pomysł, tylko że to jednak moim zdaniem bardziej by się przydało później, więc póki co odpuszczę sobie. Tak, pracasz tutaj. Pośnik tutaj, pan tutaj. I jakoś sobie radzimy. I znowu się zmieniła kolejność, teraz mam pierwszych plujaków. Proszę, proszę. Oczywiście nie mam nagrody, bo nie przetrwałem. Usuń kartę, 60 zł albo poziom. Jeszcze trochę za wcześnie usuwanie kart moim zdaniem, więc tak. Dobra. I powiem wam szczerze, tym razem chciałbym się skupić na generowaniu pieniędzy, na zasadzie szczury, pieniądze głównie, a nie jakieś rzeczy typu tam dobieranie miliona kart czy coś, by to mnie zgubiło, tak szczerze mówiąc. Więc pierwsze co to naprawdę muszę jakieś, nie wiem, więcej farm, czy zboże, czy coś, po prostu pieniądze. Bo pieniądze mnie zgubiły, pieniądze i brak szczurów tak naprawdę. Dlatego akurat generał jest tyle fajny, że rozbudowując wojsko, rozbudowuje się jednocześnie szczury i można się skupić tylko na pieniądzach i wojsku. Chociaż tam czasami domy też trzeba stawiać czy coś, bo domy też dają trochę pieniędzy. Dobra. Usuń kartę. 100. Poziom przywódcy, no chociaż ten trzeci przydałoby się mieć, żeby łatwo można było manewrować z tym wszystkim i... Fossa, rent albo procesz. Kolejna rozbudowa, kiedy nie mam na co. A wezmę. Jak mi się trafi, to wtedy spróbuję rzucić jakieś... Znaczy... Nie wtedy nawet, tylko teraz mogę nawet spróbować, dobra. Sytuacja jest jaka jest. Kusznik, idź tam pomóc. I jest coś fajnego. Mur. Spodziewam się czegoś fajniejszego, ale niech będzie mur. Może nie rozwiąże większości moich kłopotów, ale przynajmniej mam mur. Spike trap. Nie wiem do końca jak on działa, ale dobra. Tartak i wieża. No to niech i tak będzie. Oczywiście tartaka też muszę postawić. Prawdopodobnie tutaj można tego ulepsza. Ulepszanie tartaków i w ogóle tartaki to taka inwestycja na długie lata. Każdy tartak stania wszystkie budynki wokół. Kolejna rozbudowa? Serio? Chyba, że dom. I tu akurat, no dla mnie nie ma żadnego, powiedzmy, znaczy nie mam żadnej wątpliwości, potrzebuję domu, a nie rozbudowy. Chociaż i tak jedną mam. I dobra, teraz tak, mur postawię tu. Tylko najpierw muszę dążyć tego wszystkiego. Dobra, idealnie na mur. Oczywiście wybieram doradcę. Pancernik. I po każdej fali moja armia będzie się leczyła 50% ich max HP. Mogło być lepiej, nie będę ukrywał. Dobra, ze wszystkich rzeczy, które mam dostępne, żeby nie było chcę właśnie użyć rozbudowę, więc prawdopodobnie rzucę po prostu na tartak. Dobra. Dobra, gra mi trochę przylegowała, ale jest dobrze. Usuwanie kart? Nie. Legendarna karta. Fajna, ale czy to jest też takie ważne? Nie wiem. Te karty, powiem szczerze, są moim zdaniem słabe, ale... Już wezmę strzelnicę, bo zawsze wieże i inne tego typu budynki będą skutecznie działały przynajmniej. Dobra, chałupa. Pierwsze co to chałupa. Drugie co to, by można byłoby rzucić rent na tartak. Trzecie co to, procesz tutaj, żeby jakkolwiek sobie poradzili. To jest tak, kusznik. Nie wszyscy, jednego chcę tam wysłać. Dobra, idź. Bo tam wojsko jednak jest bardzo słabe teraz i wsparcie na pewno się przyda. A, przy okazji zobaczmy, jakie dwa budynki dostanę. 20% HP do wszystkich ścian. I markiet. Szczerze powiem, chyba preferuję postawienie tego i nawet bym na to oszczędzał. Z
130 zł. Albo usuń kartę. Zwanie kart, fajna sprawa, ale nie, złoto. Na razie złoto potrzebuję, żeby wzmocnić wszystkie ściany. Dobra. I market za 19, no to jest prawie darmo, więc... Czemu nie? Gdyby kosztował więcej, to powiem szczerze, naprawdę bym się zastanowił kilkukrotnie, zanim go postawię. A teraz tak naprawdę mam idealny budynek do tego, żeby rzucać na niego rent. Bo jakoś tak nie czuję, żeby market był dla mnie aż tak ważny. Dobra, kupiec, czy masz coś fajnego? To by się przydało. Moim zdaniem bardzo fajne. O, ciekawa sprawa, ale ryzykowna. I teraz... Ile kosztowało ważenie? 67. Oczywiście nie zarobię. Po co, czemu, za co, na co? Dobra. Rent na... To, to tutaj. Brakuje szczurów, jak zwykle. I karty. Pajkraty, mołty. Spike trapy. Mołty. Tym razem tak. Szczerze tutaj bym postawił, bo mam wieżę, co jak będą przebijać się, to przynajmniej wieża będzie ich mogła strzelać dłużej. Tylko potrzebuję muru, żeby to zrobić, oczywiście, którego nie posiadam. Bo po co? Na co komu mury? Dobra, garncarstwo. Wow, aż 3 kosztuje. Dobra, zobaczmy, co trafimy. Ja mówiłem coś o murach? I proszę, jesteśmy ratowani przed beczkami. Skorpiony, tak powiem wam, jaki jest mój plan. Będą stały zawsze mur wcześniej niż reszta. Nie będą przydatni przy pełnej fali, owszem. A tutaj już niech padnie to wszystko, tak będzie lepiej, wiesz co. Ale... Właśnie jeśli beczki się będą trafiać, skorpiony będą mnie unicestwiać, to musiałem ratować modem resztę moich oddziałów. Co może być... Czy nam w sumie nie może być, co będzie na pewno zbawienne, jak trafi, dajmy na to, boss beczka. To tak jest to możliwe. Chyba, że coś pozmieniali. Może tylko, że szczurów brakuje. Dobra. Oczywiście, że zrobię to w ten sposób, bo to jest jednak moim zdaniem cenniejszy niż ten atak na większości. No i idź. Dobra, jedna karta dom. Z kartą wieży, co mogłoby być super, ale... Dom to jest jednak priorytet. Dobra. To jest chyba największa zaleta ich, mają taki wielki zasięg dźgania. I dobra. Market, jak tam? I tak cię wyrentujemy. Skorpiona pora odebrać. To tutaj. I oczywiście, przynajmniej mnie uwagę, znowu stracę to wszystko. Dobra, nieważne. Okej, wieża ma spory zasięg, co jest sporym plusem. Jeśli tutaj dobrze rozmieszczam to wszystko, to będzie fajnie. I legendarne karty, co mamy? Ruiny. Super, ale nie. Zdecydowanie bardziej potrzebuję takich rzeczy. Najbardziej to właśnie chałupek. I wiem, że to może się wydawać dziwne, ale... Ja sobie nie żartuję. Po prostu potrzebuję tych chałup. I dobra. Jeszcze bardziej ekspansja, będę brakuje miejsca, trzeba brakować. W szczególności teraz by się to przydało, kiedy już zaraz będą beczki prawdopodobnie. Więc tak. Moim priorytetem teraz będzie poumieszczać na, mówię, w ścianę wcześniej chociaż jednego, może dwa skorpiony. To mówię o każdej ścianie, żeby nie było. Dobra. Proszę, delikatne wsparcie dla was. Tutaj mamy co?
Jakieś dobre karty? Nie. Więc chałupka. Tak, no, nie ma pieniędzy na chałupy, serio. Oj, bieda w tym kraju. Co z tego, że sam w sumie zgotowałem moim... No, mieszczurom. Zawsze zapominam tej nazwy. Dobra. Kolejna chałupka. I mamy skorpiona. Jak tylko zbieram kasę na skorpiona, to muszę go po prostu postawić. Postawię go tam, gdzie będzie szła następna fala. Chciałem w sumie już ta nawet. Nawet na to mógłbym go nastawić, ale wiecie, no, o co chodzi. Dobra. Niech będzie. Może nawet się przyda. No tak, wiem, że to jest w sumie trochę głupie, że tam postawiam, kiedy mógłby tutaj aktywnie walczyć i bronić, ale... Uwierzcie, jeśli nie będzie go tam, to beczki nas zniszczą. Watermill, apartament, dobra. Wiem, że drogie i w ogóle trudno będzie to pewnie ustawić, ale biorę. I teraz tak, co my tu mamy? Kuszące. Z tego zrezygnuję akurat. Tak, tu mamy skorpiona, mamy jakiś tutaj oddział niewielki, co prawda tylko strzelców. Więc niech będzie, że dostawię jednego skorpiona jeszcze. I obserwuj, obserwuj, obserwuj. Trzeba naprawić to szybko. Chociaż oczywiście, coś tak znaczenia nie ma, zaraz zginę. No i to chyba tyle. A jeśli ich tutaj wyślę, to wątpię, żeby to miał szansę. To jest taki boss, który rozwala wszystko w chwilę i jeszcze ma armaty. Albo naprawdę nie umiem grać albo coś. Chociaż może to być też kwestia tego, że... Zazwyczaj, jak mówiłem, nagrywam o dziwnych porach, przez co jestem taki... po części zaspany, ale z drugiej strony, że do tego przywykłem, więc... Może dlatego, że teraz nagrywam porze... dla większości normalnej do życia, co... No, nie wychodzi mi. O, no niestety, tak czy siak. Przynajmniej mamy kolejne unlocki. I zobaczmy, co tym razem. Co? Serio? Kolejny tylko asystent, a nie karta? Samson. Plus 100% do zasięgu odrzucenia. Fajnie, jakbym trafił na kiedykolwiek na tego strażnika, ale no nie ma. No i cóż, powiem wam szczerze, to by było na tyle na obecny moment. Następny odcinek będzie prawdopodobnie, kiedy już podblokowuję jakieś inne rzeczy, czy nawet z innych tych wszystkich. No chyba, że bardzo chcecie patrzeć, jak nie potrafię grać, to wtedy, nie wiem, zarzucę jakiegoś generała, kupca czy coś, na pewno nie jego. No i będę go ogrywał, ale jednak osobiście preferowałbym najbardziej najpierw, wiecie, zrobić jakieś albo ulepszenia, albo ponownie nauczyć się trochę grać tym wszystkim. Najbardziej chciałbym po prostu zagrać sobie szybko 10 gierek, żeby pokazać wam szamana. Jest to chyba odcinek... To jest odcinek czwarty. Nie pamiętam, czy były dwie... tym... Czy nie czwarty, z piąty. Więc wracając, nie pamiętam, czy były dwie tym moim, no, naukowcem, czy jedna. Ale mniejsza z tym, na pewno były dwie tutaj. Jedna kupcem, jedna generałem. Jedna nim niech będzie, co w takim wypadku... Albo mi brakuje, powiem szczerze, 4 albo 5 rozgrywek. Właśnie, na pewno takie 4 albo 5. Jest piąty odcinek, dobra, na 3 albo 4. Ale dobra, już się plączę w sumie i w ogóle, więc po prostu dziękuję, no i trzymajcie się. Hej, hej.